że tak powiem, zacytuję, tak, klasyka. Co mi dzwoni? Aha. Święta, święta i po świętach. Coś mi dzwoni. Pieruna, co mi dzwoni? Na zegarku? Jezus Maryjo, tu się zegarek wyciągnąć. Proszę się zatrzymać tutaj. Nie wiem, czy sobie dżemki nie dam. W każdym razie, święta, święta i po świętej, i po świętach. Myślę, że zrozumiecie to, czemu nie nagrywałam święta nic. Bo po prostu... Ktoś do mnie coś napisał. No, wiecie jak to w święta, nie? Wiecie jak to w święta. Spędza się z rodziną, więc sobie spędzałam z rodziną. I tą aktualną, i przyszłą. Wyszłam z tego słońca, bo po prostu tak ślepiło niemożliwie. Pogoda jest piękna. Bardzo mnie cieszy to, że dzień przed Wigilią troszeczkę popadał śnieg, więc miałam styczność odrobinkę chociaż z tą białą, puszystą pianką. No dobra, może nie pianką. Czymś wodnym. Teraz jadę znowu do Drillo. Wzięłam sobie tutaj całą paczkę jedzenia, ziemniaczki z warzywkami, z surówką. I idę trochę podziałać, bo jest tam internet. Mam tam stanowisko do pracy swoje, rozłożę się z Macintoshem. Podziałam sobie co nieco. Może sobie zrobię korektę. Paznokci. A przy okazji chcę potestować rzeczy. Jak nie będzie nic do testowania, to oleję. Ale jak będą rzeczy do testowania, to sobie potestuję na sobie. No a teraz czekam, aż przyjedzie po mnie mój brat, bo kupił sobie Mercedesa nowego. Znaczy nowego, w sensie, wiecie, nie nowego. Ale chciałabym się przejechać tym autem, więc tak się fajnie nadarzyło, że mój brat jechał, przyjechał. Wziął moją mamę, żeby się też przewiozła jego autem nowym. Do pracy ją zawiózł, no i mówię, może mnie też do pracy zawiezie, nie? No i przyjemne z pożytecznym jada. A teraz czekam. Ej, normalnie się zapomniałam i dopiero teraz zaczęłam nagrywać. Jestem już dawno w Drillo. Robert mnie zawiózł. Jeszcze żeśmy się śmiali, bo zapomniał sobie pieca zamknąć. Ale spoko, dom nadal stoi, nie słonął. Jestem, siedzę, robię takie komputerowe sprawy, bo tu mam internet. Oh, woda. I będę się brała za testowanie paru nowych rzeczy. Tutaj na stanowisku pazurowym, tylko nie wiem, czy mogę pokazać co nieco. Nie, nie mogę pokazywać nic, więc tylko tak będzie gadająca troszeczkę głowa. Jadłam zimny obiad, bo stwierdziłam, mogłabym sobie go podgrzać, ale szkoda czasu i zeżarłam na zimno, a jak ja coś zimnego jem, to po prostu mam chrypkę i harcze, więc już mi się z tyłu robi kawa ciepła. To jest najszybciej zrobić coś ciepłego, czyli... A nie, czekajcie, czekajcie, jeszcze miałam sobie herbatkę zrobić, taką, którą dostawali nasi kupujący, kiedy kupowali coś w grudniu, to dostawali w takim szklanej, takim, jak to się nazywa? Nie menzurka, tylko... Kurczę, taka mała szklana podłużna, słowo mi wyleciało. No, w każdym razie, jak ktoś sobie kupił paczkę, to dostało taką herbatkę i muszę skosztować, bo jeszcze nie piłam. Pewnie dużo z Was już piło, ale ja jeszcze nie piłam, więc to sobie też chyba zrobię tej herbatki, ale przede wszystkim kawka, żeby mnie pobudziło, bo już się zrobiło szaro-buro, a jest dopiero 16, dochodzi. Więc no. No. Jak się siedzi w piwnicy, jest cały czas oświecone światło, więc jest cały czas tak samo, to tak nie czuć tego upływu czasu, ale tutaj czuć, bo są okna i widać, że się po prostu robi coraz to bardziej ciemno. Więc święta, święta i po świętach Edyta wraca do pracy. Obczaiłam sobie, że mam autobus albo 18, albo 21, więc muszę się śpieszyć. Zatem dosyć gadania, więcej robienia, bo mam tylko niecałe 2 godziny, żeby tam coś potestować, więc na ura, ziomeczki. Może się jeszcze odpalę, ale nie obiecuję, w sensie odpalę Pocketa, czyli kamerę. Ale jeszcze jedną rzecz chciałam powiedzieć tutaj, że... Moment, zaraz to wyciągnę. Przyszło mi, a to chyba już mówiłam, że mi przyszły te naklejki Kiorsi, czyli takie naklejki, które są... może to otworzę od razu przy Was, żeby takiej wielkiej paki nie brać ze sobą.
One są... Czekaj, trochę tu za mocno świeci. To są takie naklejki żelowe, które można przykleić do paznokcia i na paznokcie się je utwardza. To jest przy... za jaskrawo. Z tego co widzę. No dobra. Coś tam widać. Coś tam widać. Ajajaj. Dobra, wyciągam. Dopiero otworzyłam, więc... Jak coś, to tak to dostałam. Więcej nic nie ma, to możemy wyrzucić. I proszę Państwa, tak to wygląda. Będą testowane te naklejki. Nie wiem na kim, bo ja nie mam za bardzo płytki naturalnej, żeby to mieć na co przykleić. Więc wybrałam sobie kilka rodzajów. O, patrzcie, nawet wegańskie jest napisane. Różne. Aha, nie pokazuję. Jakieś Galaxy. I czarne, bo chciałam zobaczyć, czy się czarny dobrze uświeci. Utwardzi i sobie kupiłam taką lampkę, której wcześniej za bardzo nie widziałam. Jakiś sens. Za jasno. Wcześniej nigdzie nie widziałam. Jest to taka troszeczkę, bym powiedziała, lampka... No malutka, ona jest 3 waty ma, tylko to jest absolutnie 3 watami, nie utwardzisz do końca żadnego produktu, tylko przychwycić możesz, więc spoko, zobaczymy, przetestujemy. A to co? Miękkie, jakby jakaś gąbka. Nie będę tego teraz otwierać, zrobimy to na odcinku, więc tak to wszystko wygląda. No dużo poręczniej będzie to spakować niż całe pudło. Jeszcze jest jedna bardzo ważna rzecz, którą chciałam Wam pokazać. A nie zdążyłam przed świętami tego zrobić, ale to pokażę teraz. Faktura chyba. I chciałam powiedzieć, że dostałam to przed świętami, spokojnie, bo tak miałam to dostać. Jest to list. Nie pokażę tutaj danych z przodu, bo z wiadomych względów. I w tym liście dostałam coś, co widziałam u jednej z moich wspierających i mi się bardzo podobało. I to dostałam. Ręcznie malowane, Wesołych Świąt Edytko, Marika, tu jest z tyłu napisane. Ręcznie malowane, idziemy tam dalej z tą światłem. Widzicie, ręcznie malowane, piękne. Nie jestem w stanie zobaczyć, czy to dobrze tutaj... O, teraz. Kartki akwarelami. Szaleje mi ta kamera. No kurde! No nic, trochę widzicie. Jedna, druga. Cudo. I trzecia. Wszystkie podpisane. Tak. Jakimś pięknym, brokatowo-srebrnym tym mazakiem. Albo długopisem. Widzicie, jakie to piękne. Boże, ja teraz muszę ramki poszukać. I sobie, to sobie na Teneryfie kupię ramki, bo szkoda to wieść. I sobie oprawię. I na święta będę sobie to wyciągać. Piękne, bardzo dziękuję. Bardzo dziękuję. Z takich rzeczy człowiek się najbardziej cieszy. O, brokatowe. Bo tutaj mnóstwo czasu zostało na to poświęcone. I to jest coś, co ktoś robi z myślą o Tobie, więc ja to naprawdę doceniam. Naprawdę mocno doceniam i mega dziękuję. Schowam tutaj, żeby mi się nie zabrudziły. Biorę do domu. Jeszcze jedną rzecz dzisiaj dostałam, ale to od Ani, tej, która Wam pakuje paczki na Drillo. Taką przecudną świeczkę już sobie zapaliłam. Nie wiem, czy mogę przechylać. Pięknie pachnie, bardzo fajna. Tylko tego typu świeczki, one pachną jak perfumy, nie? To nie jest te Homelines, co ja mam, tylko Rawina jakaś i to totalnie jak jakiś perfum fajny. Ale naprawdę ładnie ten zapach pachnie, to jest zapach... Pieron wie. chyba to jest nazwa tego zapachu, Lavia Ebena, chyba o to chodzi. Bardzo ładnie to pachnie. Co jeszcze chciałam powiedzieć? Dostałam jeszcze parę innych drobiazgów. Gdzieś tam wchodziłam, nie wiem, a tutaj. Parę drobiazgów innych dostałam, więc bardzo się cieszę, bardzo jeszcze raz dziękuję. I biorę się za testowanie.
Nie wiem, czy mogę pokazać. Tak wam tylko śmignę tego. Już trochę testowałam. Chyba już wam to pokazywałam, nie pamiętam nawet. W każdym razie daję im jeszcze jedną szansę. Zobaczymy. Tym razem jak będę pracowała swoją prawą ręką. Bo wiecie, jak to jest, jak się pracuje lewą ręką. No różnie bywa. Więc może sobie tutaj zrobię korektę, może tylko jednego paznokcia zdejmę i przedłużę. Zobaczymy. W każdym razie cisnę po kawę. Dosyć tego gadania, bo jest już czwarta, mało mam czasu do tych testów. Na razie. Dobra, skończyłam i powiem wam, kurczę, nie są złe te tipsy. Wyglądały na dużo gorsze, ale koniec końców udało mi się zrobić całkiem fajnego migdała. Bardzo szybko, jednak to moja prawa ręka sobie dużo lepiej poradziła. I kurczę, wyglądają nieciekawie na pierwszy rzut oka te press-on nailsy. Ale kurde, dobrze mi się pracowało na nich. Muszę jeszcze więcej zrobić testów na innych płytkach paznokciowych. I testowałam produkt do folii i przy okazji folię. Produkt do folii jest fajny, ale sama folia marszczy się i jest taka se. Jest taka bardziej jak wtarty. No ona się po prostu rozpuszcza pod tym topem, więc to mi nie odpowiada. Ale produkt do folii był fajny, tylko jak się utwardziło nie tyle, ile trzeba, czyli minutę utwardziłam zamiast 90 sekund, to się nie odbijało dobrze. Ale jak już utwardziłam te 90 sekund, to niesamowicie klejący był, taki kurczę fajny. Więc zastanawiam się, czy by sobie tego nie wrzucić w drillo, czy tam w kulo. Kurczę, ładny to jest. I zobaczcie, tutaj od spodu, sorry, nie, ale tutaj od spodu press on nailsa po całości dałam akrylożel i on jest i grubszy, i mocniejszy ten press on nails. To jest takie jakby połączenie dwóch metod. Trochę dual form, bo żel zostaje wklepany, tak jak do dual formy, ale uwaga, tak jak press on nails, zostaje ten tips, jedno i drugie. Coś podobnego Natalia Larina ma w swojej ofercie szkoleniowej, ale z lekkimi różnicami, bo ja tutaj dużo więcej też. Kurczę, ja to muszę wam pokazać na challenge co tydzień nowe pazy, bo ciężko to wytłumaczyć. Zrobiłam to trochę inaczej, ale kurczę, fajny i szybki efekt przedłużania jest. Dobra, muszę lecieć, bo mam o 18 autobus, a muszę tam jeszcze, wiecie, pozbierać się Macintosha, wcisnąć do tego pierwszego plecaka. No i jeszcze dojść do tego przystanku. Miejmy nadzieję, że pojedzie ten autobus, bo ostatnio po prostu ani jeden Uber, chyba 3 czy 4 razy kupowałam Ubera, nikt się nie zgłosił. Dzwoniłam do wielu tam firm taksówek, tu nie odpowie, tu poczta, tu zaraz Cię połączymy, tu wszyscy zajęci. Masakra, to było przed świętami, nawet nie w święta. I co jeszcze? I w końcu do jakiegoś taksówkarza się udało mi zadzwonić, dodzwonić i mnie zawiózł. No te kilka po prostu, to był przejazd 10 minut nawet, nie? Więc. No ale było ciężko, wiecie, jak ja wymarzłam. Ale dzisiaj jest ciepło na szczęście. Dobra, zbieram się, muszę iść. Dobra, lecę. Wyszłam trochę prędzej. Ale powiem wam szczerze, że wolę sobie poczekać na autobusie, w autobusie. Tfu! Na przystanku, na autobus, niż potem się denerwować, że nie zdążę. No bo muszę przejść przez te bloki tam naprzeciw. Nie wiem, czy to cokolwiek będzie widać. Raczej nie. O kurde, pełnia. Jerona, ale fest świeci. Świeci fest, nie? Dobra. Auto jedzie. Dobra. Nie mówię widzieć, bo jest taki zakręt. No dobra, cisnę. Schowam sobie tego poketa. O, jaki piękny balkon, Boże. Nie wiem, czy to będzie widać. Pięknie. Niektórzy ludzie mają tutaj obstrojone. Dobra, tutaj tymi schodkami w dół muszę iść. I miejmy nadzieję, kurczę, że mnie tam nic po drodze. Chodź tu! Nie zaatakuje. Takie schody wielkie. Hops, 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 hops. Dobra, cisnę. Nie wiem, czemu mi się zawsze tam odpala z drugiej strony nagrywanie. Chciałam powiedzieć tylko, że będę długo czekać na tym przystanku, bo po prostu takie tempo narzuciłam, że już prawie jestem. I trochę mam obsraną zbroję, bo
Nie jestem pewna, ile mam na e-karcie hajsu, ale tylko raz jechałam. Chyba. No, więc powinnam tam mieć hajs, ale najwyżej sobie kupię bilet. O kurde, a gdzie jest moja gotówka? Na samym dnie. W plecaku. Dobra, mam dużo czasu. Wyciągnę sobie na wszelki wypadek gotówek. Gdybym jednak na tej e-karcie nic nie miała, bo to tak na szybko sprawdzić nie jestem w stanie, ile tam tego hajsu jest. Uroki. Uroki. Że tak powiem, e-kart. Ale powiem wam, że dużo wygodniejsze jest używanie aplikacji, no bo po prostu kupujesz bilet w aplikacji online i se masz w telefonie, nie musisz fizycznie nic nosić ze sobą, a telefon przeważnie większość ludzi ma przy sobie, gdzie to jakieś pasy są. Chciałbym było ała! Wziąłam sobie tą torbę Martina, to jakąś papierową, boję się, że pierdziachnie, a tam mam lakiery od Dein. Całą torbę, pudło. Te naklejki Kiorsi. Te lakiery są ciężkie, wpierone. I co jeszcze mam? Aha, i te naklejki, co wam pokazywałam dzisiaj wszystko. I kurde. I zaczęłam właśnie w tym momencie żałować, że sobie wyciągnęłam z kurtki rękawiczki, bo by było jak znalazł. Bo mi ręka marzy, nie pierona. No, jakiś człowiek idzie za mną. No i co z tego, no idzie se. Dobra. Dobra, ktoś czeka na przystanku, to nie będę go peszyć kamerą. Tylko się po prostu włączę i włączy się, jak już dotrę na miejsce. Bez upio! A jeszcze stoi, 201 jechałam. Właśnie wysiadłam, Marcel w tle. I co, cisnę na chatę. Muszę się zastanowić, czy czegoś mi nie brakuje do jedzenia. Chociaż jedzenia wiem, to się tak jest dużo, ale wiecie, ja miałam takie małe porcje, mama porobiła. Małutką porcję ryby po grecku z takim ala łososiem wegańskim. Bardzo fajne to było, bardzo smaczne. Zrobiła mi malutką porcję, coś mi tam rzeży. Małą porcję sałatki warzywnej z majonezem wegańskim. Sobie kupiłam majonez wegański, fajna firma. O dziwo, nie, to nie był Hellmann's, którego dotychczas kupuję, ale był bardzo dobry. Co jeszcze mi mama zrobiła? Bigos wegański, oczywiście, to wam już też mówiłam. Barszczyk, to już barszczyku nie ma, ale bigos jeszcze jest. Dobra, mam co jeść, nie będę nic kupować. Nakupiłam sobie w sumie past bardzo dużo. Wiem, że mnie nie widać, ale wegańskich past. I za bardzo chleb już mi się kończy, więc go za bardzo nie mam do tych past. Ale to jeszcze jest jutro dzień. Jeszcze jest jutro dzień. Dobra, idę szybko do jakiegoś światła, bo mnie nie będziecie widzieć. A jutro, proszę państwa, jest czwartek. I mam w planach, jak się wszystko oczywiście uda, jak się wszystkie cztery, ja, mama i moje dwie siostry spikniemy, jak wszystko pójdzie dobrze, to odwiedzi moją kuzynkę ukochaną Ewunię, bo jeszcze nie widziałam jej domu. A już długo ma ten dom chyba, nie? Nie wiem nawet. W każdym razie chcę ją odwiedzić. No i jeszcze może się uda odwiedzić siostry mojej mamy, czyli matkę tej kuzynki, do której jutro jedziemy. Może się uda, ale też mama późno kończy, więc nie robi sobie jakichś wielkich nadziei. W każdym razie takie są plany na jutro. A plan na dziś to... co? Nie wiem, coś tam porobię, pewnie na komputerze. Ale jak mi za szybko będzie internet schodził, znowu mnie nie widać, to chyba to oleją po prostu. No nic. Pójdę wyczochrać szafusia. Kurde, no nie widać mnie, dobra, ale słychać, to jest ważniejsze, że słychać, bo niektórzy tylko oglądają vlogi, a nie słuchają tylko, a nie oglądają za bardzo. No, idzie kolejna osoba, więc żeby nie peszyć w siebie albo z tej starszej pani, to bez odbioru. Jestem prawie pod klatką, chciałam tylko powiedzieć, że idę i zaraz mi galoty spadną. Chyba schudłam od zeszłego roku. Dobra, jestem już w domu. Zobaczcie, jaki mam klimat normalnie w pokoju. Zgaszę, żeby był większy klimat. Ale co zrobiłam. Hania mnie się odgrażała, że mi to zabierze. Ale póki tu jestem, niech zapomni. Ha! O kurde. O dobra, teraz widać. Trzeba po prostu ustawić ostrość
żeby to było widać, bo on tak nie do końca łapie. W każdym razie jestem w domu, może mi się jeszcze uda teraz zmontować tego vloga i wam wrzucić, chociaż mój internet, wiecie, telefonowy, to nie wiem ile to będzie trwało, więc im mniej teraz będę gadać, tym vlog będzie mieć mniej gigabajtów i szybciej wleci, a więc może wleci dzisiaj nawet o 10, kto wie. Z Szafisiem się już przywitałam, tylko tego nie nagrałam, więc tutaj do nagrywek drugie przywitanie. No cześć, wodę wymieniłam na świeżą, tak, a może wy wiecie, jedna rzecz moją mamę martwi, ten oto zacny milord, look how he's sitting, nie? What a distinguished gentleman, look how he's sitting, ten oto zacny gentleman, niestety, ale ma takie napady. Znaczy, pani weterynarz powiedziała, że to nie jest padaczka, bo to jest za rzadko. Raz za, nie wiem, miesiąc, dwa, czasami dwa razy dziennie. Ma tak, mama powiedziała, że to wygląda jak napady padaczkowe, ale pani weterynarz powiedziała, że to raczej nie jest padaczka. Więc jeżeli macie jakieś informacje w tym temacie, co to może być, że on się taki sztywny robi, mama go musi, powiedziała, że mama go bierze potem, przytula, żeby po prostu, aż nie zmięknie, bo się aż sztywny robi. I około 2 minut to trwa, mama powiedziała, więc nie wiem, czy faktycznie liczyła. Ale jeżeli macie jakieś informacje, albo możecie mnie gdzieś odesłać, gdzie ja bym mogła przeczytać na ten temat, co zrobić, bo no nie wiemy z mamą, a kurczę, wiecie, Szafir, kaj z tą życią. To bardzo bym prosiła napisać w komentarzu, ewentualnie jeżeli znacie jakiegoś weterynarza w okolicach Włodzisławia, Rybnika, Radlina, który mógłby pomóc, to też bardzo bym prosiła o namiary. Bardzo dziękuję z góry. No i idę montować tego vloga.